dobry. Biuro Veritas współpracuje z Fundacją Terra Nostra od dłuższego czasu. Proszę powiedzieć mi, na czym polega ta współpraca i co chcecie z tej współpracy wspólnie osiągnąć? Współpracujemy w takim zakresie, w którym normalnie Biuro Veritas jest aktywne, czyli w zakresie certyfikacji. Ten projekt od początku był dla nas bardzo ciekawy, bo to jest coś, co jest bardzo nowe, a rolnictwo regeneratywne jakby jest zdefiniowane w bardzo różny sposób. To znaczy nie ma jednej dobrej definicji. Od początku, kiedy zaczęliśmy współpracę z Terra Nostrą, wydało nam się, że to jest bardzo spójna koncepcja, dopracowana koncepcja, która pozwala na właśnie takie obiektywne, na przeprowadzenie obiektywnej oceny tego, czy rzeczywiście rolnik wprowadził te praktyki rolnictwa regeneratywnego. Więc nasze zadanie polega po prostu na tym, żeby sprawdzić, w jakim stopniu rolnicy wdrożyli wymagania, jakie są ich codzienne praktyki, czy stosują się do tego kodeksu rolnictwa bioregeneratywnego opracowanego przez fundację. No i to wszystko, takie nasze zadanie. Ocena jest prowadzona raz w roku. Do każdego z gospodarstw wybiera się na taką wizytę nasz audytor. No i z rolnikami sprawdzają i efekty, i to, jakie były działania przeprowadzone. Także a jakie obszary są certyfikowane? Wszystkie te obszary, które są jakby w zakresie tego systemu certyfikacji Terra Nostra. Tu chodzi i o zdrowie gleby, i o bioróżnorodność, i o gospodarkę nawozami, i o gospodarkę wodną. Także cały, i oczywiście podstawowa rzecz o stosowane zabiegi agrotechniczne. No to są te jakby podstawy tego systemu, który opracowała Terra Nostra, a nasze zadanie to jest potwierdzenie, czy rzeczywiście te zadania są wprowadzone i również taka komunikacja zewnętrzna w tym zakresie. Komunikacja prosta, bo przez wydanie certyfikatu po prostu. Czy ciężko jest uzyskać takie certyfikaty? Ile pracy musi... No właśnie, Terra Nostra ma... To jest dosyć specyficzne podejście, bo Terra Nostra bardzo intensywnie pracuje z rolnikami, pomaga im we wdrożeniu tych praktyk, nie zostawia ich samych. Także to jest jakby bardzo unikalne w tym systemie. To z jednej strony jest bardzo, bardzo takie pozytywne, ale z drugiej strony też trochę ogranicza możliwość rozwoju tego systemu, no bo trzeba mieć ludzi, którzy potrafią rolników po prostu przeprowadzić przez te tematy. To jest dużo pracy, i natomiast no, i z tych wypowiedzi tutaj, z tych naszych doświadczeń wynika, że jest to rzeczywiście opłacalne z różnych powodów. Dodajemy teraz do tego też taki wymiar związany z rolnictwem węglowym, czyli tymi kredytami węglowymi, czy obniżeniem śladu węglowego, bo w oczywisty sposób rolnictwo regeneratywne przyczynia się do i mniejszej emisji gazów cieplarnianych, to z jednej strony, a z drugiej strony zwiększa zasoby węgla w glebie.